fachowcu. Chcesz wiedzieć, jak kłaść hybrydowy podkład samopoziomujący MMS-60? Oczywiście, że chcesz. Przecież to hit sezonu. Wyznacz poziom. W pomieszczeniu z uprzednio wykonaną instalacją ogrzewania podłogowego i dylatacjami brzegowymi znajdź najniższy i najwyższy punkt podkładu. Użyj do tego poziomicy laserowej i metrówki. Następnie rozstaw repery, nie rzadziej niż co 2 metry. Ustaw talerzyk tak, by w najwyżej położonym punkcie podkładu dolna krawędź talerzyka ustawiona była na wysokości nie mniejszej niż 3,5 cm nad górną krawędzią rurki. Przygotuj masę samorozlewną. Do wiadra z odmierzoną ilością wody wsyp MMS-60. Koniecznie przestrzegaj proporcji podanych na opakowaniu. Zwróć uwagę, że podkład zmieni kolor. Wylewanie podkładu. Przygotowaną masę wylej do wyznaczonego przez repery poziomu, zaczynając od miejsca najbardziej oddalonego od wyjścia. Masę wylewaj bez przerwy, równoległymi ruchami, przesuwając się w kierunku wyjścia. Pamiętaj, że MMS-60 to hybryda, dlatego nie musisz wykonywać dylatacji pośrednich do 70 m². Wyrównaj i odpowietrz. Wykonaj wyrównanie i odpowietrzenie podkładu. Potrzebna Ci będzie do tego tepownica. Przy mniejszej grubości podkładu użyj wałka kolczastego. Odpowietrz całą masę na głębokości podkładu w dwóch prostopadłych kierunkach. Pamiętaj, aby nie przekroczyć czasu otwartego, czyli 45 minut. Prawidłowo wykonany podkład jest idealnie gładki i nie wymaga szlifowania. Bezpośrednio po aplikacji ma jednolity fioletowy kolor. W trakcie wysychania jaśnieje. Gdy MMS-60 osiągnie jasny, niezmieniający się kolor, to znak, że możesz przystąpić do dalszych prac. Od teraz tylko hybrydowy podkład Atlas MMS-60 z technologiami IQ Color i Graphen Technology.